Cześć, witam w kolejnym odcinku BBB Taste Express. Dziś Dexter's Dyna Egg. Pojawiło się coś takiego jak Dexter's Dyna Egg i z tego co przeczytałem tutaj z tyłu opakowania, jest to draże żelowe w polewie czekoladowej w formie właśnie takich jajek. W sumie sam jestem ciekaw jak to będzie smakowało, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie próbowałem i nie przypominam sobie, żeby w ogóle coś takiego wcześniej było w sprzedaży. Więc dlatego zdecydowałem się kupić ten produkt, a jak będzie smakował to zaraz się okaże. Są to takie różnokolorowe jaja, takie właśnie jak z Flintstone'ów, jakieś takie dinozaurowe. No i zakropione są jakimiś takimi, nie wiem czym to. No, ale chodzi tylko o ten smak, jak to w ogóle będzie smakowało. Na wierzchu ta otoczka przypomina tą, która jest w M&M'sach. W środku jest po prostu żelka, która jeszcze jest obsypana chyba cukrem. Jest to taki dość skomplikowany produkt. Czekolada dominuje tutaj wszystko, że ta żelka w ogóle nie jest wyczuwalna i trudno ją w ogóle rozgryźć. Sam produkt w jedzeniu jest dość kłopotliwy. Czekolada i ta otoczka nawet dość fajnie chrupie, ale ta żelka jest stanowczo za twarda. Już powiedziałem, pod tą warstwą bardzo słodkiej mlecznej czekolady smak tej żelki w ogóle znika i w ogóle nie wiedziałem, że jadłem jakąkolwiek żelkę. Gdybym miał stwierdzić z zamkniętymi oczami, czy to była żelka, to powiedziałbym, że raczej nie. Jakby wyglądał skład tego produktu, no i jest dość pokaźny. Oczywiście po kilka razy cukier, bo cukier jest składową wszystkich tych części. Ten produkt składa się z czekolady. W czekoladzie substancje, które zazwyczaj się pojawiają, jest cukrowa otoczka, którą zabawiono różnymi barwnikami, żeby podkręcić kolor i oprócz tego substancje glazurujące, żeby to tak ładnie się wszystko błyszczało. Oprócz tego jest jeszcze środek, czyli ta żelka. Tutaj po raz kolejny cukier i po raz kolejny różne dziwne substancje, które mają poprawić konsystencję i atrakcyjność tego produktu. Nie dodano tutaj jakichś bardzo dziwnych substancji, ale jednak gdy się patrzy na tak długi skład, no to jakoś to odrzuca, że to nie może być nic dobrego. To jest praktycznie sam cukier i różne inne dziwne substancje, które mają poprawić wygląd i smak, a tak w rzeczywistości wcale tego smaku nie poprawiają. Ta zawartość odżywcza w 100 gramach produktu, czyli jest to trochę więcej niż całe to opakowanie, bo całe opakowanie to 80 gramów. Na koniec jeszcze cena. Ten produkt dostępny był w sieci Żabka za 4,99 i nie wiem, czy jest to wygórowana cena, czy nie. 80 gramów opakowanie, całkiem sporo jest tych jajek, ale jakby patrzeć na to, że to jest po prostu tylko coś na wzór M&M's, a nie ma w środku w ogóle żadnych orzeszków, no więc wydaje mi się, że cena z lekka została tym razem wygórowana. Jak podsumować ten produkt? Tylko fajnie wygląda na opakowaniu, no a smak po raz kolejny jest raczej przeciętny. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.